W Polsce kiedyś było coś takiego jak 13 posterunek, ale 13 remiza strażacka? Tego to jeszcze nie grali. Zapraszam Was na recenzję Kobików. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Rzekłbym, że się pali, rzekłbym, że jest źle i nie chodzi mi tu o jakąś sytuację wyimaginowaną w mojej głowie czy jakimś mocku. Jest źle, no bo Kobi jakby coraz rzadziej robi takie tego typu zestawy, coraz bardziej idzie w wojsko, zresztą bo oficjalnie ostatnio powiedziało nawet, że jakby no to wojsko jest jakby ich docelową destynacją, a seria Action Town i wszystko gdzieś tam idzie niestety do piachu albo do pogorzeliska w tym wypadku. Do pogorzeliska na pewno nie trafi oczywiście ten zestaw, jakże super zestaw, który dostałem na piątym te urodziny? Nie tego kanału, na którym się teraz znajdujecie, a mojego bazowego kanału, ale jeżeli chcecie dożyć na tym kanale 5 lat, no to zostawcie subskrypcję, bym wiedział, że ten kanał Wam się podoba i bym go cały czas z pełnym entuzjazmem prowadził. Na pewno będzie łatwiej, moi drodzy. Rafał, aka kreatywny, wysłał mi taki oto piękny zestaw, dość duży, jest to mój największy, znaczy nie licząc oczywiście Titanica, ale jakby taki największy bawialny zestaw z Kobi, jaki posiadam, chociaż on niby ma tylko 330 klocków i dwie minifigurki, 1477 tego zestawu. Troszkę szkoda, bo 1988, gdyby to było 87, to byłby jeszcze mój rok urodzenia i tym bardziej byłoby fajnie. Tak jak mówimy, tutaj jest strażak i jest tutaj pani. Tu mamy z drugiej strony jeszcze wgląd, jak to wygląda. Z drugiej strony jakieś nawet opcje bawialne, można by rzec, są tutaj poprezentowane. No i cóż, zobaczmy, jak to wygląda, gdy opakowanie sobie otworzymy. Tak, oni w przeciwieństwie do Lego mają to utrudnione otwieranie, że to naprawdę trzeba włożyć dość dużo siły, żeby ten karton otworzyć. No i jak to się prezentuje w środeczku? Mamy coś tam tak upchane, jest jakby na styk. Całkiem dużą instrukcję, format A4. Jest jeden woreczek. Powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka myślałem, że będą ciut innego koloru te klocki, a tutaj są takie brązowe, ten czerwony też się pojawia. A drugi woreczek... zapomniałem, że Kobi jest mistrzem woreczków. Więc jak znam tę firmę, to tu będzie ich 40 chyba. No tak, może lekko teraz się nabijam, ale z 10 na stówę. Wysypmy w ogóle to wszystko. No właśnie, w Lego pewnie by tu były 3-4, maksymalnie 5 worków, a tu sami się przyjrzyjcie. Tak jak mówię, myślałem, że kolorystyka będzie ciut inna po zdjęciu. Oczywiście, nie jest źle. Ten kolor jest taki bardziej ceglasty. Tutaj coś trochę jak 4 plusy w Lego. No totalnie taka nakładka na auto jak 4 plus w Lego. Podkładki były luźno i w przypadku tego Tyla powiem szczerze, trochę źle, bo już na nim widzę duże rysy. Na wideo i tak nie, teraz widać ładnie to biało na środku. Już pojawiły się rysy, no troszkę kurczę tak. Serio to jest? Nie, myślałem, to jest jedna. Aha, bo tak, oni tak szczepiają, żeby nie latało. No i plus tutaj jeszcze takie dwa plejty. Woreczków, jak mówiłem, jest naprawdę dużo. Tym bardziej dla mnie to nie ma sensu, bo no nie oszukujmy się, ale wiecie, w instrukcji nie ma, że teraz woreczek jeden, teraz woreczek drugi. Tak czy siak musimy to wszystko otworzyć i ze sobą zmieszać i dopiero. Więc średnio ma dla mnie sens aż tyle woreczków i aż tak zatruwać, niszczyć środowisko taką ilością tegoże plastiku. W ogóle patrzcie, figurka prawie złożona. Dobra. Dajcie mi chwilę, figurka prawie złożona, zestaw praktycznie niezłożony, więc ja teraz idę się udać złożyć tenże zestaw. Jak mówiłem, dość duża naprawdę instrukcja, prezentacja innych zestawów i tego mi brakuje w Kobi. Nie tylko wojskiem żyjcie, Kobi, naprawdę, róbcie też takie zestawy. Coraz bardziej się na Was otwieram. Dajcie mi sekundkę, zaraz wracam. I zbudowany zestaw jest już gotowy i powiem Wam szczerze, zrobił on na mnie bardzo, ale to bardzo pozytywne wrażenie. Oczywiście jest trochę wrażeń pozytywnych, trochę negatywnych, jednak zdecydowanie te pozytywne wygrywają. Wszystko zaczęło się trochę od zgrzytów, jednak z instrukcją, wiecie, mogła ona być ciut lepsza. Nie wiem, czemu na przykład separator nie jest dołączany do każdych zestawów. Kurczę, muszę chyba zrobić filmik top 7 ze rzeczy, które wkurzają mnie w Kobi, bo jest trochę rzeczy, które mnie wkurza, a absolutnie jest moim zdaniem bardzo łatwy sposób naprawić. Natomiast jest również tutaj ogromna liczba plusów w tym zestawie i jest nią nie tylko cena, która jest fenomenalna, bo 40 zł oczywiście, tak, ja wiem, to gdzieś pewnie był przypadek, któraś tam z kolei przecena, niemniej, wiecie, to było kosztowało 40 zł. Na pierwszy ogromny plus przede wszystkim zasługuje to, że zestaw tak naprawdę nie posiada naklejek. No kurczę, Lego, 40 zł zestaw,
tak duży i nie posiada naklejek, to wszystko to są nadruki. Czy tutaj, czy tutaj. I można by się minimalnie przyczepić, że spójrzcie, napis engine jest trochę krzywo nadrukowany. No ale wiecie, naklejając naklejkę mielibyśmy przeogromne prawdopodobieństwo, że również naklejemy ją krzywo. W związku z tym jakby tutaj takiego wielkiego problemu z tym nie mam. Jest to jeden z zestawów, który po raz kolejny przekonuje mnie, że Kobi jest jak najbardziej fajnym klocem. Spójrzcie, no jest to całkiem ciekawie wykonane tutaj z zewnątrz. Bardzo podoba mi się tutaj ten element cegły, taki wiecie, robiony naprzemiennie. Kolorystyka również jest jak najbardziej okej. No i przede wszystkim ta brama unoszona jakże fajnie, a w środku skrywa się no właśnie wóz policyjny. No właśnie. Wóz policyjny, do którego mam ogromny problem, ponieważ no z jednej strony dostajemy naprawdę fajnie i ładnie wykończony budynek strażacki, remizę strażacką, a zaraz dostajemy, no powiem szczerze, to trochę dziadostwo. Pomijam fakt, że nie ma tu kierownicy, siedziska i po prostu gościa, albo gość musi stać, albo musi siedzieć tak umownie i tak nam lata, gdy się bawimy, no kompletnie słabo. Tył to tak samo, w ogóle dziwnie, żadnego osprzętu tu nie ma, taki kogut też umowny, no po prostu, kurczę, słabo. Ja rozumiem, że pewnie gdyby nie było tego wozu, czepiałbym się, że mamy świetny budynek, ale bez wozu. A teraz się czepiam, że jest takie autko. Okej, spoko, że jest, zawsze możemy, wiecie, wywalić gdzieś na bok i cieszyć się pięknym wykończeniem tego. Chociaż uważam, że po prostu mogli się ciut bardziej w tamtym przypadku postarać. Dużo w ogóle plejtów to już widzieliście i przejdźmy sobie może na tył, bo tutaj również się dzieje i pozytywnie i negatywnie, ale o tym po kolei. Pierwszą rzeczą, która mnie tutaj najbardziej boli, jest wszechogarniająca niestety pustka. No bo tutaj mamy faktycznie ten, powiedzmy, garaż. No dobra, tu jeszcze powinno być to auto, no to okej, tutaj wybaczamy. Ale spójrzcie, miejsce, do którym chodzimy, do tego budynku, gdzie też możemy zresztą po tej rurze zresztą tutaj zjeżdżać, jest miejscem, gdzie jest dość pusto. Po pierwsze, czy nie powinni właśnie zjeżdżać do miejsca, gdzie jest auto? Ale to już nie wiem, natomiast spójrzcie, no bo cóż tu dostajemy? Pustą przestrzeń. Ten fotel w ogóle powinien być gdzieś tu wszczepiony, bo on jest dla naszej pani. No właśnie, do figurek zaraz przejdziemy. Przy czym, no jest tutaj dla naszej pani, bo to mi taką ladę przypomina do przyjmowania petentów, gości, którym się pali, gości, nie wiem, którzy tu po prostu przyszli. Z drugiej strony, mamy tam strasznie ciasno, no widzicie, jak się tu muszę przedzierać. Nie wyobrażam sobie, że dałbym radę tutaj włożyć jakoś tą figurkę. Dobra, może jeszcze jako tako. Dostajemy tu również laptopa, który jest zadrukowany i bardzo ładnie wykonany, szczególnie jeżeli przyjrzymy się tym detalom. Co z tego, jeżeli jednak nie możemy go przystudować do powierzchni, ponieważ jest ona wytajlowana. No dla mnie trochę słabo, wiecie, lekko drgniemy zabawkę i nie wiem, nie czuję tutaj tego do końca. Moim zdaniem kilka rozwiązań, które mogłoby tu zastosowane, które znacznie lepiej by działało. Mam na ścianie jeszcze radyjko fajnie. No i mamy jeszcze górę. Górę, no właśnie, górę, w której się śpi. Górę, która pokazuje, że strażacy się w pracy nudzą i sobie śpią. No co to kurczę za praca? Mi nikt w pracy nie płaci za spanie. Oczywiście żartujemy sobie teraz, strażacy absolutnie nie śpią w pracy, wręcz przeciwnie. Oni śpią, znaczy w sumie poniekąd śpią w pracy, ale śpią dlatego, że są tam bardzo długo, czasami się długo nic nie dzieje, a oni na akcję muszą stawać wyspani. W związku z tym to jest norma, że w wszelkiego rodzaju remizach macie łóżka, żeby oni po prostu byli wypoczęci na akcję, bo wiecie, no jak się nie pali, to i tak siedzą, no tak mam siedzieć, to już chyba lepiej spać i być w pełni wypoczętym. Bardzo fajna też mapa, tudzież monitor, monitorujący jakąś akcję, miasto, nie wiem, gaśnica, no właśnie, co ciekawe, w instrukcji w ogóle nie było pokazane, gdzie ma być gaśnica, fotel, czy to. I to mnie trochę boli, o tym zgrzycie z instrukcją trochę na starcie wspominałem. No i tutaj tył jest ok, aczkolwiek trochę gadżetów mi brakuje. Jeżeli jeszcze byłby jakiś, nie wiem, gadżet pack, czy coś takiego, wiecie, do doposażenia tego miejsca, byłoby super. I nawet wtedy wybaczyłbym te, no jednak, ascetyczne łóżka, tak ciosane dosłownie na kwadrat, gdyby tu działo się coś więcej. Niestety jest ciut pusto. Oczywiście, wiem, że to kosztuje 40 zł i nie oczekuję tutaj cudów, jednakże wiecie, no doszukuję się czegoś, co można by tu w łatwy sposób było ulepszyć, nawet niskim kosztem, bo wolałbym zapłacić tą dyszkę więcej, niż mieć pusty budynek. Tutaj z zewnątrz już takie te pustki nie odczuwamy, no głównie dlatego, że budynek po prostu z zewnątrz ma być pusty. Oczywiście, gdyby tu był jakiś krzaczek, jakaś roślinka, byłoby znacznie fajniej, no ale nie ma i nie będę nad tym rozpaczał. Na pewno chciałbym pochwalić tutaj nie tylko te kolumny z Kobi, ale i okna i te tutaj daszki nad oknami, które są zrobione z nadkół. No naprawdę świetna robota. Jeżeli chodzi o figurki, mamy tutaj jednego strażaka i tutaj również mogłoby być no minimalnie więcej, dwóch, trzech, aż by się chyba prosiło, bo to jednak remiza. Oczywiście dokupując kolejne zestawy możemy to łatwo nadrobić, jednakże mówię tutaj o tym konkretnym zestawie. Strażak spoko,
jak to strażak, dobrze wykonany, mamy ładne nadruki, nic się tutaj złego nie dzieje, jeżeli chodzi o tą jakość, no ale Kobi nas już do tego przyzwyczaiło, że jest ok. Troszkę szkoda, że tyły nie zadrukowane. Jeżeli chodzi o babkę, to oczywiście jest to jakaś pracowniczka, no i szczerze chyba wolałbym, żeby tu ona była bardziej strażacka, bo tutaj równie dobrze możemy ją wyjąć, przełożyć do jakiegoś, wiecie, biura, do jakiegoś innego miejsca, do prawnika, wszędzie i ona tam pasuje. No mogłaby jednak tutaj być bardziej strażacka, aczkolwiek też się tego czepiać jakoś nie będę. Bardziej się czepiam jednak tego skromnego składu dla tego przybytku. Chociaż tak jak mówię, naprawdę mi się to spodobało i mógłbym wymienić jeszcze kilka innych błędów, jak na przykład, że tutaj jest dach, tutaj dachu nie ma. Z drugiej strony zarazem powiedział, ale przecież wtedy mamy łatwiejszy dostęp do samej zabawki. Czepiam się wielu rzeczy jednak, że to jest takie, wiecie, czepialnictwo, jak już nieraz mówiłem, czepialnictwo w przypadku klocków bardzo dobrych i zestawów bardzo dobrych. Wiecie, jeżeli coś jest super, doszukuję się, by było jeszcze bardziej super. I tak też właśnie jest trochę w tym przypadku. Całość budowało mi się naprawdę w miarę przyjemnie i szybko przede wszystkim. Zestaw naprawdę robi wrażenie, bo jak za 40 zł, wiecie, dość duży jest i naprawdę jak go postawię w mieście, to będzie fantastycznie się tam prezentował w tle i po prostu zapełniał mi miejską przestrzeń. Widzę tu wielki potencjał do własnoręcznego wykończenia i szkoda trochę, że tego faktycznie w tym zestawie nie było. Wolałbym, tak jak mówię, był ciut droższy, ale faktycznie był perfekcyjnie wykończony. Niemniej i tak jest naprawdę super i top 3 chyba zestawów z Kobi, które mam dotychczas, chociaż kurczę, te Kobi zawsze są bardzo dobre i ja zawsze mówię, że zacznę go więcej kupować więcej, a z różnym efektem to dotrzymuję, ale cały czas będę się starał kupować więcej i więcej i więcej tych Kobi. Jednak by, że też było ich jak najwięcej, to pamiętajcie, musicie nie tylko komentować, lajkować ten film, ale i subskrybować ten kanał, pokazując mi w ten sposób, że to są właśnie klocki, których chcecie dużo oglądać. Dzięki wam za to, że byliście w kolejnym odcinku na moim kanale, tak jak już was zresztą prosiłem, zostawcie tu jakiś ślad po sobie, będę bardzo wdzięczny i może nie wybuchnie jakiś pożar na moim kanale, który go zniszczy w tym momencie. Dzięki, że byliście. Bye!